w żłobku, no, zaszły dość duże zmiany dotyczące głównie finansów. Podjęta została 5 września uchwała, która oczywiście wyniknęła z ustawy pod tytułem Aktywny Rodzic. I ta ustawa Aktywny Rodzic no, dała szansę na 3 takie świadczenia, na wykorzystanie 3 świadczeń. I tutaj my wykorzystujemy w tej uchwale takie świadczenie, które nazywa się Aktywnie w żłobku. Teraz rodzice od 1 października nie będą płacić nic za pobyt dziecka w żłobku. Będą płacić jedynie za wyżywienie. Ten element wyżywienia pozostaje zawsze oddzielnie i to dotyczy i żłobka, i przedszkola. W przypadku żłobka w tej chwili jest to 17 zł za dzień, w przypadku przedszkola naszego jest to 16 zł za dzień. Pobyt dziecka w żłobku nie będzie w ogóle kosztował. Do tej pory rodzice płacili 200 zł. W uchwale było 600, ale 400 zł Państwo mogli otrzymywać z ZUS-u, taki zwrot kwoty 400 zł, 200 zł Państwo płacili, no plus oczywiście wyżywienie. Teraz nasza uchwała ma zapis w kwocie 1500 zł, ale proszę się nie przerażać. To oznacza też dla nas, dla samorządu, że będziemy mogli ograniczyć po prostu wydatki. Zamiast wydawania 1 000 000 zł, możemy wydać 500 000 zł, prawda? Bo ta różnica kwotowa przejdzie też do nas na to, żeby ten żłobek mógł lepiej funkcjonować, bo realny koszt pobytu dziecka w żłobku dzisiaj to jest ponad 1900 zł. Czyli te 1500 to jest bardzo, bardzo duży zastrzyk dla nas wszystkich, a dla Państwa przede wszystkim oznacza to, że Wasze dziecko będzie mogło przebywać w żłobku za darmo. I jeszcze dodam, że w tej chwili około 10 miejsc wolnych jest, także może to Państwa też zachęci do tego, żeby dziecko do żłobka zapisać.